Pomelo Health Podcast to cykl spotkań z ekspertami z różnych dziedzin. Rozmawiamy na tematy zdrowego stylu życia. Sponsorem podcastu jest catering Pomelo. Jak takie buty właśnie wybrać? Chcę zainwestować, będę biegać, już się zdecydowałam na to i dajmy na to, mamy tę sytuację miastową, czyli asfaltu. Jak wybrać buty? Najważniejsze, nie ma jednych idealnych butów dla wszystkich. Każdy musi wybrać buty dla siebie i musi na to poświęcić czas. Jeżeli mieszkasz w mieście, masz możliwość wizyty właśnie w sklepie sportowym, nie wiem, w sklepie biegacza, no to idealnie, bo tam w naturalny sposób będziesz mieć dostęp do wielu modeli, będziesz mogła zmierzyć różne buty, które są z przeznaczeniem na asfalt. Jeżeli takiej możliwości nie masz, no to pozostaje ci czytanie opisów w internecie, zakup butów przez strony internetowe i ewentualnie, jeżeli te buty ci nie pasują, po prostu je odeślij. Jeżeli od razu czujesz, że coś jest nie tak, odeślij je, zamów kolejny model. To jest taka pierwsza kwestia, wygoda. Druga kwestia, no to właśnie wybór obuwia do biegania w terenie lub na asfalcie. Buty do biegania w terenie mają dodatkowy bieżnik, który sprawia, że po prostu jesteśmy bardziej bezpieczni, mamy lepszą przyczepność. Buty na asfalt mają inny bieżnik. Powoduje to, że też jesteśmy bezpieczni, ale nie mamy dodatkowego tarcia i nie niszczymy takiego buta trailowego na asfalcie. Więc drugą rzeczą jest nawierzchnia, taką kwestią ważną przy podejmowaniu decyzji dotyczącej obuwia jest kwestia tego, po jakiej nawierzchni będziemy biegać. Trzecią kwestią jest nie kupujmy butów startowych, butów karbonowych na maraton, jeżeli dopiero zaczynamy biegać. Więc patrzymy też na półkę, która jest przeznaczona dla amatorów. Te buty będą się charakteryzować większym dropem, czyli powiedzmy tą różnicą wysokości pomiędzy piętą a palcami. To będzie powodować, że ta stopa, ciało będzie lepiej zamortyzowane też przez buta. Taki but więcej wybacza. Więc patrzmy na buty, które są przeznaczone dla nas, dla amatorów. Jeżeli zaczynamy biegać coraz więcej, zaczynamy brać udział w zawodach, oprócz butów takich typowo treningowych, możemy zainwestować w startówki, ale to jest jak gdyby kolejny krok. No i trzecia bardzo ważna rzecz to jest rodzaj stopy, jaką mamy. Bo niektórzy z nas mają stopę tak zwaną neutralną, mamy też pronatorów, supinatorów, więc można spróbować samodzielnie ocenić, jaki rodzaj stopy mamy. W tym pomocny jest internet, wszelkiego rodzaju ćwiczenia, na przykład dotyczące tego, że moczymy stopę i sprawdzamy, jaki jest odcisk tej stopy na podłodze, ale one do końca też nie są prawdziwe, bo trzeba popatrzeć szerzej, trzeba popatrzeć też, jak ta stopa się układa podczas biegu, przede wszystkim jak układają się kostki, więc tutaj też ogromną pomocą będą służyły osoby, które pracują w specjalistycznych sklepach z obuwiem biegowym albo fizjoterapeuci, którzy też będą w stanie stwierdzić, czy nasza stopa wymaga jakiegoś dodatkowego wsparcia w przypadku pronatorów, wkładką czy butem przeznaczonym dla pronatorów, czy też nie. Więc myślę, że to są takie trzy najważniejsze rzeczy. I czwarta, też istotna, jak kupujemy but biegowy, kupujemy pół bądź rozmiar większy. To zupełnie tak jak w tanecznych butach, tak pokiwałam głową. Znaczy zupełnie na odwrót, bo tam się kupuje o pół rozmiara mniejsze, to tutaj widzę o pół rozmiara większe. A z czego to wynika, że po prostu czasem ta stopa może puchnąć, czy żeby miała miejsce się ruszać? Tak. Tak, dokładnie. Ona po prostu może puchnąć wraz z intensywnością, długością wysiłku i chodzi o to, żeby mieć w bucie na to miejsce. Posłuchaj całej rozmowy Pomelo Health Podcast na naszym YouTubie.